29 listopada, pruszy śnieg, zimno, szukam miejscówki, by oddać się pasji pisania. Nie mogę jeść, więc wyszłam na spacer, pobudzić metabolizm. Wiatr wieje północny, mal na dłonie, prawdziwy polski listopad. Przejść w stronę boiska jak trening, a tam Zakopany. Jeżdżą roboty jak kiedyś z filmów na 90. I to zwraca mi idę w stronę szkoły, słychać hip-hop. Nie patrzę się, przechodzę obok starego akademika. Idę w stronę poligonu, dzisiaj spacer z uderzeniami kończyn dolnych. Idę drużką, czuję się jakoś lepiej niż wczoraj. Dzisiaj już czuję się lepiej, zrzuciłam z siebie wielki ciężar. Idę, piszę, choć tak lekko mży, delikatnym szorem. Czuję się tak, jakbym szła na próbę chóru. Czuję się tak, jakbym zbyt miała tu być z tobą. Blisko odwróciłam się, doszłam do końca drużki. Odwróciłam kurna tam swe nóżki i natężenie deszczu na wschodnio-północny kierunek. Przejeżdżają samochody z schodu. Idę na północ, tam jest mój dom. Z wiekiem lubię ryzykować mniej. Myślę, czy już mi wystarczy spaceru. Dobrze mi się idzie, myślę, że wbiję na rekolekcję. I że fajnie mówił wczoraj na mszy ksiądz o to rekolekcji. Skręciłam na szkołę, te latarnie już po błocie. Właśnie idę po wszystkim, moja stopa dalej jest sucha. Miałeś rację, soku, trzeba mieć dobre obuwie. Przeszłam dookoła, znalazłam miejscówkę z Daszkiem. Chwilę tam postałam, dopisałam coś do tekstu. Też tak fajnie było widać na tle latarni. Poszłam w stronę boiska, odjechały roboty. To dalej spacer, jestem przezorniejsza. Byłam w fajnym miejscu i to na pewno nie było legalne. Zajrzałam sobie do środka i był taki przeciąg. I właśnie dzwony biją na rekolekcję. Idę moją ulicą, właśnie zrozumiałam, że to coś to są krzaki, a nie ktoś. Bo wydawało mi się, że ktoś tam stał. Stanęłam na chwilę na przystanku, żeby to napisać. I dalej pada chaotycznie, tak fajnie latarnie, tak ładnie wygląda wszystko. Bo dużo tu jeszcze tlenu, no i mówię, rzeczy ważniejsze są Bożego kalibru do zrobienia. Weszłam umyć zęby, no i już nie wyszłam na rekolekcję. I natulka, chłopcy już mają dość siedzenia. A ja tęsknię za prawdziwą intymnością z nimi.